Kazanie na dzisiejszą Wigilię zostało przeze mnie opracowane jakieś 4 dni temu, ale tak będzie inne. Z racji na to, że dziś można powiedzieć to, czego jeszcze dzisiaj rano nie można było powiedzieć. Dzisiejszy mój wstęp i to, abyśmy poznawali, jako mówi święty Paweł w liście do Hebrajczyków, rozpamiętując koniec ich życia, możemy dzisiaj popatrzeć na jeden z wierszy, który napisał jeden ze wschodnich biskupów, dotyczących, kim jest Duch Święty w Kościele. Bez Ducha Świętego Kościół jest martwą instytucją, Ewangelia zwykłą książką, nauka Boża i moralność chrześcijańska moralnością niewolników, a hierarchia zwykłym terrorem. Ale Duch Święty sprawia, że każda z tych przestrzeni się zmienia. Ponieważ Kościół staje się jednością, staje się żywy dzięki Duchowi właśnie. Ponieważ On ożywia dary na ołtarzu, On ożywia sakramenty, On ożywia głoszenie słowa. I w końcu przechodzimy do tego, że ta książka nie staje się tylko zwykłą książką, ale kiedy ją czytamy, staje się żywym słowem Boga do nas. Że moralność, na którą świat patrzy jako na uciemiężenie, dla chrześcijanina jest drogą do wolności. A hierarchia staje się słodkim jarzmem. I myślę, że możemy popatrzeć na to, co wydarzyło się dzisiaj, właśnie w perspektywie zesłania Ducha. I możemy popatrzeć na świętość w perspektywie zesłania Ducha. Ponieważ świętość, i powtarzam to na każdym pogrzebie w naszej parafii, to nie jest ikona, którą mamy czcić na obrazie. Świętość to jest nasze przeznaczenie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan. I chodzą wśród nas ludzie święci, ale i na siebie możemy popatrzeć jako na świętych, bo kiedy przyjmujemy sakramenty, wtedy jesteśmy świętymi. Nie bluźnię w tym miejscu. Jesteśmy świętymi. Nie doskonałością swoich czynów, bo one nigdy nie będą doskonałe, ale jesteśmy świętymi świętością Boga. I patrzymy się na ludzi, którzy przechodzą z tego świata na tamten właśnie w tej perspektywie, że byli świętymi świętością Boga, nie swoimi uczynkami. Że byli, jak mówimy w litanii loretańskiej o Matce Bożej, zwierciadłem sprawiedliwości, czyli tymi, którzy odbijali Boga w sobie. Kościół jest podzielony przez ludzi, ponieważ każdy z nas ma swój plan na to, jak ten Kościół ma wyglądać. Każdy z nas jest takim małym, ja się śmieję, rolnikiem, który wie, jak ma uprawiać swoje pole. I każdy inny uprawia źle, tylko ja uprawiam najlepiej. Kto nas jednoczy? Jednoczy nas Duch Święty. Zobaczcie. Człowiek, który został tu postawiony, który miał wady, jak każda i każdy z nas, ale potrafił zjednoczyć nie wokół siebie, ale wokół Chrystusa ludzi, którzy przyjechali z całej Polski. Potrafił zjednoczyć przy wspólnym dziele budowy Kościoła. Czy to była jedność, która pochodziła od Niego? On tylko współpracował z Duchem Świętym. Bo gdyby ta jedność pochodziła od Niego, to was by tu dzisiaj nie było. Bo byście powiedzieli, nie ma tego człowieka, nie ma i mnie. A zostaliście tu.
Więc jedność, którą On stworzył, była to jedność pochodząca od Ducha. Słowo Boże staje się żywe dzięki przepowiadaniu. Pamiętam jako dziecko, jak przyjeżdżałem tutaj i słuchałem tych kazań, które takim niskim głosem mówił ksiądz kanonik jeszcze chyba wtedy. I zastanawiałem się, szczególnie potem w liceum, po co mówi się kazania. W ogóle po co coś takiego jest. To jak zostałem księdzem i zacząłem mówić kazania, to zrozumiałem, że to, co sobie wcześniej przygotuję, na tym może zbudować coś Duch Święty. Głoszenie 84-2012 plus późniejsze uroczystości tworzy ludzi, dla których Ewangelia staje się życiem, dla których nie jest to tylko i wyłącznie pusta książka, jedna z wielu. Ale kiedy człowiek po stracie bliskiej osoby przychodzi tutaj i ma wiarę, to jest to wiara zgłoszenia. Jeśli człowiek, który przez długi czas nie przyjmuje Komunii Świętej, to jest sprawa ostatnich czasów, ostatnich miesięcy, i siedzi w ławce, jakby umarły, otrzymuje komunię i zaczyna żyć. To nie jest działanie, które pochodzi tylko od tego człowieka. Człowiek, który przyjmuje Komunię Świętą albo widząc Komunię Świętą, mówi: nie ma droższej rzeczy nad Chrystusa w Eucharystii. To nie pochodzi od Niego, od gościa, który tutaj był, ale od tego, że On współpracował z Duchem Świętym. Moralność staje się, może być moralnością niewolników, ale może być też moralnością świętych. Bo działanie pod wpływem Ducha to nie działalność od do. Mam w książce napisane wytyczne. Ochrzczony może być ten, ten, ten i ten. Chrzestny może być ten, ten, ten i ten. A pogrzebu nie mogę udzielić temu, temu i temu. I pewnie nieraz słyszeliście to słowetne. To nie jest dobra wola czyjaś. Ale ten człowiek musiał rozeznać w swoim sercu. Wziąć odpowiedzialność za to, żeby komuś udzielić sakramentu, wiedząc, że ma defekty jakieś. Trzeba współpracować z Duchem albo być tylko głupim. Ale po czym możemy poznać, że ktoś współpracuje z Duchem? List do Hebrajczyków. Rozpamiętując koniec ich życia. To jest wyznacznik tego, czy ten człowiek postępował zgodnie z działaniem Ducha, czy nie. A hierarchia może być bez Ducha, może być czystym totalitaryzmem, czystym niewolnictwem. Jeśli by tak było, to podwładni nie wspominają dobrze takiego przełożonego. A myślę, że nie ma w tej parafii podwładnego tego człowieka, który dzisiaj przyszedł do domu ojca, który by go źle wspominał. Rozpamiętując koniec ich życia, trwajcie w wierze. I to jest właśnie dzisiejsze przesłanie do nas, do kościoła świętego Floriana, do parafii świętego Floriana w Sosnowcu, do nas, którzy przychodzimy tutaj na tą Wigilię zesłania Ducha Świętego. Ja zawsze mówię, powtarzając za jednym świątobliwym kapłanem naszej diecezji, że to jest elita. Ci, którzy przychodzą na Wigilię Paschalną, w moim ocenie na dzisiejszą Wigilię, to jest elita parafii. Rozpamiętując koniec ich życia,
Trwajcie w wierze. Bo ten człowiek, usłyszymy tu we wtorek, że jego życie się skończyło, zmieniło, ale nie skończyło. I on tu jest. A przez co? Przez działanie Ducha. Bo tylko tak możemy się od dzisiaj z Nim porozumieć. Tylko tak możemy prosić Go o modlitwę za nas. Ale nie zapomnijmy o modlitwie za Niego. I dochodzimy do ostatniego momentu, w którym ukazuje się wszechmoc i wielkość Ducha Świętego w Jego pokorze. Zobaczcie, drogie siostry i drodzy bracia, czy Duch Święty tutaj przyleciał jak gołąbek i powiedział nam coś? Nie, bo On jest zbyt pokorny, żeby to zrobić. Duch Święty występuje zawsze przez kogoś. O Duchu Świętym ojcowie Kościoła chyba napisali najmniej we wszystkich traktatach teologicznych, bo On jest tak pokorny, że aż nieuchwytny. Jego pokora jest nieuchwytna, bo On objawia nam się w Jezusie Chrystusie, w Maryi, w świętych, w tych, którzy są obok nas. I życzę i sobie, i wam, aby objawiał się w nas. Abyśmy byli współpracownikami Ducha Świętego. Abyśmy mnożyli w sobie Jego dary, mnożyli w sobie Jego owoce, aby Ewangelia była w nas żywa. Abyśmy tworzyli jeden święty Kościół w Nim. Abyśmy moralność chrześcijańską odzwierciedlali w naszych czynach. Abyśmy, będąc nad kimś, okazywali miłosierdzie po to, aby Duch Święty się objawił w pełnej krasie. Bądźmy tymi, w których jest Duch. Tego życzę i sobie, i wam. Amen.